Dzień dobry Państwu, 21 grudnia 2022 roku. Polonez ma wymieniony olej dzisiaj, ale nic to nie dało, a kontrolka zachowuje się jeszcze dziwnie niż wczoraj. Mimo że jakieś ciśnienie pokazuje, to że ta wskazówka jakieś ciśnienie pokazuje, to ta kontrolka dzisiaj świeci już ciągle, mimo że wskazówka jest powyżej zera. No więc tak. No dobrze, proszę Państwa, zaraz, mam nadzieję, będzie można sprawdzić ciśnienie na cylindrach. Tymczasem zobaczcie, jak się zatrzymałem. Sanie już jest odłączone, auto na wolnych obrotach. Wskazówka dalej sobie świeci, dzisiaj już w ogóle dziwnie zachowuje. Ale za to przy obciążeniu wędruje wyżej niż wczoraj, czyli może jednak ta wymiana oleju na świeży, nowy, dobry Castrol zresztą ma tu jakieś znaczenie, tak czy siak. No chyba nie jest idealnie, trzeba to naprawić. Bardzo serdecznie dziękuję Marcelowi z ZGP. Marcel, pozdrawiam Cię i dziękuję za wszystkie rady. Niewykluczone, że to auto trafi właśnie do Ciebie, tak finalnie, docelowo na solidny, gruntowny przegląd i naprawy. A jak nie? Się tu lekko żarzy, lampka od długich, to jutro też będzie poprawione. No może sobie wmawiam, ale wydaje mi się, że po tej zmianie oleju jest żwawszy, jakoś bardziej chce mu się jechać. Wiecie, raczki nawet zaczęły tak bardziej płynnie pracować. Wraca do żywych, w skrócie. Dobra, jazda skończona na dzisiaj. Cyk. Wszystko się tu, jak widzicie, od krauna lepi. Mam nadzieję, że chroni od wody i od soli. Jutro, proszę Państwa, będzie więcej wiadomo. Będzie sprawdzony smog przede wszystkim. Teraz go trochę pojeździłem nim, no tak z 10 km nim zrobiłem i wydaje mi się, że coś tam chyba jednak drgnęło w środku i zaczął lepiej jeździć. Jutro pewnie będzie lepiej. Ciśnienie jakieś oleju jest, bo tutaj odkręciliśmy korek i no i przy dodaniu gazu widać, że olej jest pompowany, ale tak jakby z opóźnieniem, czyli może rzeczywiście tam na dole przy smoku jest coś zapchane. Jutro będzie wiadomo. Tak czy siak nie jest źle, jak widzieliście, jakieś ciśnienie pokazuje ten czujnik, pewnie zrąbany. No ale gdyby tego ciśnienia nie było, no to chyba wiadomo, już dawno by tego auta też nie było. Ja w sensie silnika. No to tyle na dzisiaj. Udało się chwilę pojeździć i gitarka. A tak w ogóle to on
Był dwa razy na Węgrzech, albo trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy razy, halo. Chyba. Na Złombolu to nie był, bo to chyba tą naklejkę to ja nakleiłem. Na tym mógł być, na tym też, bo to Wałbrzych w końcu. A to jest naklejka, którą sam naklejałem. To jest złombolowa naklejka tak w ogóle. Spaliśmy na Złombolu, jadąc do Hiszpanii, na tym kempingu. I taka naklejka mi się zachowała. No dobra. Jeszcze tu chciałem tylko dla tych z Was, którzy się interesują tą klapą. Kurczę, gdzie to był ten rocznik? Nie widzę. Ale to jest 87. Teraz przy tych kroplach, jak już nie chce mi się szukać. Tak czy siak na szybach, nareszcie szyb jest 87. A naklejka na drzwiach to oczywiście moja reklama z czasów, kiedy to auto było moje. Stało w garażu podziemnym w Zakopanem na Nowotarskiej 24. Nawet jakieś tam filmy są z tego, ale nie wiem jak wam, no mnie jakoś ta naklejka tutaj nie pasuje. I chyba ją dzisiaj pożegnamy. Mam nadzieję, że bez lakieru będzie nam odchodzić. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie schodzi. No i w to miejsce wejdzie oczywiście, jak się już pewnie spodziewacie, naklejka motokroniki. Z jednej i z drugiej strony. Na czerwonym będzie się pięknie prezentowała. Pod lakierem teraz się ujawniła zapraweczka długa. Zaraz ją czymś tutaj zakryjemy. No i tak oto będzie to teraz sobie wyglądało. Chyba lepiej niż tamto. Tak mi się wydaje. Jutro jeszcze może uda się ustawić kierę, może zbieżność też. Bo zdaje się, że po tym uderzeniu w ścianę na Węgrzech kiera się przestawiła, no ale auto było przez chwilę. A zresztą, sami wiecie. Tak czy siak, jutro pewnie sporo tych drobnych mankamentów, które go trapią, będzie usuniętych. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli przeczyszczenie smoka nie pomoże, no to wtedy kto wie. Jeszcze kawałeczek poczekajcie, sorry, że tak dzisiaj znowu po omacku przypadkowo te ujęcia dochodzą. Tu są te jego blachy, które wożę cały czas. To jest kawałek dla Grześka Pakosza, który się tam raczył przypierdzielić do tego, że czcionka jest nie taka jak trza. No i czcionka to chyba jest taka jak trza, tylko rozstaw tych liter i cyfr jest trochę inny. No sam nie wiem. Chociaż może taka klasyczna by lepiej pasowała. Chyba tak. No, teraz jak ją dołożyłem, chyba tak. Dobra, jutro chyba przekręcę, racja. Cyk. I nara.